Nazywam się Szymon Hołownia i przyszedłem wziąć udział w debacie. Paweł Kasprzak, obywatele RP. Jestem tutaj z powodu Szymona Hołowni i ruchu obywatelskiego, który zakłada, zastanawiając się, czy czasem obywatele RP nie mogliby dołączyć. Dzień dobry, a ja nazywam się Piotr Niemczyk. Będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę, której gośćmi są pan Szymon Hołownia i Paweł Kasprzak. Panie Szymonie, czy pan jest dziadersem? Nie za bardzo się chyba odnajduję, tym bardziej, że słyszałem już tyle definicji tego pojęcia, że nie zgłębiam. Jakoś nie mam też takiej skłonności w sobie do wchodzenia na jakieś takie poziomy autometarefleksji, żeby siedzieć i zastanawiać, kim jestem. Ale nie, dziadersem się jeszcze nie czuję. Nie czuje się pan dziadersem? Raczej. Bo to chyba nie jest tak naprawdę ani kwestia wieku, ani płci, tylko pewnie raczej mentalu ducha, pewnie, prawda? Tak. Aha. Ale to jest nowe pojęcie, ono się dopiero pozycjonuje, kształtuje, ono nabiera nowych znaczeń, ono się dopiero wypełnia treścią. To zawsze takie z każdym nowym pojęciem, które wchodzi na rynek, że ono przez jakiś czas jest wszystkim, tak? Bo jest modne i testuje się w różnych konfiguracjach. A ma pan jakieś podejrzenia co do mnie, że pan zapytał? Wie pan co, nawet nie jestem pewien. Ja wiem, że to określenie zostało wymyślone dużo wcześniej, co najmniej tam 7-10 lat temu, ale czasami jak widzę, jak pan trochę stanął w poprzek takiej fali, która mówi o pewnych zmianach społecznych w Polsce, o pewnym zmianie kultury ulicy być może, to czasami mam wrażenie, słuchając osób, które posługują się tym pojęciem, że być może nawet one by chciały, żeby pan był ikoną takiego pojęcia, chociaż ja mam nadzieję, że nie. Paweł. Ja mam z tym pojęciem dziaders jednak trochę problem, ponieważ jak mi mówią, a mówią, żebym nie tłumaczył świata kobietom i nie sugerował im, jak on moim zdaniem powinien wyglądać, to ja wiem, że tego należałoby słuchać, no mówiąc językiem bliskim panu Szymonowi, z pokorą pewnie. Ja mówię to szczerze, dlatego że rzeczywiście, znaczy ja wiem, że nasz i mój czas na wypowiedzi takie w stylu monologów snute już minął i teraz trzeba dać mówić innym i raczej samemu starać się słuchać. Natomiast mnie równocześnie bardzo oczywiście niepokoi to pojęcie dziaderstwa, komentariatu i różne takie inne ocenne przecież rzeczy wypowiadane na temat samców w moim wieku. Ponieważ niezależnie od tego, jak bardzo na to zasługujemy, jak teraz bardzo powinniśmy milczeć, dając pierwszeństwo innym, no to jednak niepokoi mnie to, że elementem formacyjnej identyfikacji tego ruchu, który się w naszych oczach rodzi, jest negacja. Że to jest nieuniknione. Jako rewolucjonista z jakimś doświadczeniem o tym dobrze wiem. Natomiast patrzę z przerażeniem, tak? Bo wiem też, co się dzieje, jak taki tłum uniesiony ideą, zwłaszcza taką negatywnie nacechowaną, depcze tych, którzy odstają. Samemu mi się to wielokrotnie przytrafiało, a też wiele razy byłem świadkiem takich rzeczy, to mnie niepokoi. Ja myślę, że ważne jest to, że zabawne, że ci ludzie, którzy posługują się tym określeniem, jednocześnie, nie wiem, czy ty się mieścisz w tym, czy nie, bo tak jak powiedział pan Szymon, chyba tak naprawdę nie wiemy, co ono znaczy, z wzorców zachowań uczą się od ciebie i od obywateli RP, tak? Bo na koniec, jak dochodzi do jakiegoś konfrontacji, manifestacji z policją, to oni siadają na ulicy. A tutaj w Polsce jest w tej chwili jeden taki wzrost. Albo nie siadają. Panie Szymonie, pan jest... Tylko, przepraszam, tylko tak czy owak, no jest u nas trzech facetów, tak? To też jest symptomatyczne i tak. No ja jestem na pewno dziadersem, bo ja nie siadam na ulicy i nie tworzę nowej formacji politycznej. Panie Szymonie, pan jest na czołówce, pierwszym miejscu rankingu zaufania. Polska 2050 jest w sondażach trzecią, a nawet czasami drugą, może ex aequo, ale siłą polityczną w Polsce. Czy pan chce zdobyć władzę? Czy pan chce rządzić? Tak, oczywiście, że tak. Nie ma innego celu, jeżeli się robi takie rzeczy, które ja teraz robię, niż wzięcie odpowiedzialności, bo wzięcie władzy to jest wzięcie odpowiedzialności. I my od samego początku mówimy o tym otwarcie, nie kokietujemy, nie kombinujemy, nie robimy takich rzeczy, jak dzisiaj słyszymy z kręgów od niektórych po tej stronie, że 23 ok, ale my możemy poczekać też i na 27, bo dla mnie taki komunikat to jest zdrada stanu po prostu.
Jeżeli się idzie do polityki, to idzie się po to, żeby wziąć odpowiedzialność. Odpowiedzialność bierze się w ten sposób, że sprawuje się rządy. My mamy coś takiego w głowie, że wielu z nas, że to nieskromne tak powiedzieć, dlatego że nam się władza kojarzy z magnaterią, z byciem monarchą, z serialami może historycznymi, które oglądamy. Mi się kojarzy z odpowiedzialnością. Więc tak, my mówimy wprost i chyba jesteśmy jedynym, że tak powiem, ośrodkiem po tej stronie sceny politycznej, który mówi wcześniejsze wybory i mówi to otwarcie. Mówi, sytuacja dojrzała do tego, że chcemy zdecydować, chcemy wybrać, chcemy rozliczyć ten rok epidemii, chcemy rozliczyć ten rok epidemii w kontekście poprzednich kilku lat rządów PiS-u, chcemy nowych wyborów. Natomiast jak się popatrzy na tę stronę sceny politycznej, to ona jakoś specjalną miłością do tej idei nie pała. PAL 6, czy to jest na tym etapie realne, kogo trzeba by było zaprząc do pracy, żeby realne było, bo umówmy się, takie rzeczy dzieją się w Sejmie, tak? Jeżeli nie robimy tego budżetem i prezydentem, to możemy na ulicy powiedzieć, co chcemy. Ale jeżeli ma dojść do nowych wyborów, to w mechanizmie konstytucyjnym musi się to stać przez skrócenie kadencji Sejmu. Kadencję Sejmu można skrócić w bardzo określonych okolicznościach, jeżeli chcemy konstytucji przestrzegać. I tutaj trzeba bardzo szerokiego porozumienia, które mogłoby to zrobić. Natomiast my mówimy nowe wybory, my mówimy wzięcie władzy, wzięcie odpowiedzialności za państwo. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, proszę ich nie mieć. Mówi pan, że trzeba stworzyć szerokie poparcie dla takiego projektu, żeby skrócić kadencję Sejmu. Czy coś się w tej sprawie dzieje? Czy Polska 2050? Czy pan osobiście coś robi? No jest apel profesor Krzemińskiego, profesor Łętowskiej, Jana Lityńskiego i profesora Śpiewaka o to, żeby te wybory odbyły się w przyszłym roku. Cieszy nas to, że jakby ten głos został, który myśmy wypowiedzieli, został też podbity takimi autorytetami, bo myślimy dokładnie w ten sam sposób. Natomiast dzisiaj, powtarzałem to już wielokrotnie, ale ja też mam tę własność jeszcze, że trochę po 12 miesiącach zanurzenia w tej polityce już nie wszystko, ale jednak na wiele rzeczy patrzę świeżym okiem i mam trochę inną perspektywę. Ja mam takie wrażenie, że to, co się dzisiaj dzieje, to jest trochę pierwsza wojna światowa. Znaczy wszyscy w okopach i raz na jakiś czas ktoś się wychyli, dostanie salwę, znowu się chowa. Natomiast to, co się w tych okopach dzieje, ten backstage jest tak gorący, jak dawno nie był. Wszyscy rozmawiają ze wszystkimi, wszyscy wszystkich testują, albo może to jest nasz udział, dlatego że jesteśmy nową siłą na scenie i wszyscy przychodzą do nas testować, rozmawiać, badać, sprawdzać, jakie mamy pozycje, co jest możliwe do zagrania. Wprowadziliśmy jakiś ferment, nagle się coś ruszyło i dlatego wszyscy chcą nas zabić, już mówiąc też zupełnie wprost, dlatego że nasze zniknięcie jest w interesie dokładnie każdej siły politycznej, która jest na scenie i mamy co do tego złudzeń. Natomiast wiemy też, patrząc z tego miejsca, gdzie jesteśmy, że są możliwe nowe rozdania. Takie rozmowy się toczą, tylko że wariantów, których ja w tej chwili mam w głowie, jest pewnie z 6, z czego moim zdaniem 2 są realistyczne, z czego nad jednym warto by było głębiej popracować. I patrzymy, bo to jest trochę tak, że trzeba wypuścić, zobaczyć, czy pracuje, czy partnerzy zachowują się lojalnie, czy to wywołuje zmianę grawitacji w tym sensie, że jak się pojawił nowy byt, to się zmieniają siły ciążenia w układach. To jest długa i skomplikowana historia i nie wiem, co z niej wyjdzie. Natomiast my będziemy do naszego celu dążyć tak, jak będziemy umieć, zgodnie oczywiście ze wszystkimi zasadami, a ten cel jest prosty, przejęcie odpowiedzialności za państwo, a więc skrócenie kadencji tego Sejmu, a więc nowe wybory, w których, i to jest nasz horyzont, zrobimy jak najlepszą robotę, nie koncentrując się, co teraz nam niektórzy wmawiają, na tym, żeby teraz w tym Sejmie mieć jak najwięcej. Naszym horyzontem jest to, żeby mieć jak najwięcej w przyszłym, po to, żeby zrobić robotę i żebym ja mógł wreszcie z tą polityką skończyć, bo to też mówię otwarcie, i uczciwie, nie ma w tym żadnej kokieterii. Ja poszedłem do polityki nie po to, żeby w niej zostać, tylko po to, żeby z niej odejść. Zrobić robotę niezależnie od tego, ile to zajmie i wrócić do innych zajęć, których miałem mnóstwo. Teraz jest tu robota do zrobienia i trzeba ją zrobić, po prostu. Paweł, ty publicznie mówisz, że opozycja obecna, parlamentarna nie chce przyspieszonych wyborów, nie chce brać odpowiedzialności. Ja rozumiem, że pan Szymon Hołownia nam nie powie o kulisach tych rozmów, o których wspomniał, no bo jest zobowiązany tajemnicy. Ale powiedz, jak ty to widzisz? Myślisz, że jest jakiś nurt w opozycji, który może spowodować, że ta opozycja będzie się mobilizować, aby te wybory przyspieszyć? Mówię cały czas oczywiście o parlamentarnej opozycji. Ja myślę, że widać bardzo wyraźnie, że rzeczywiście wśród partii opozycyjnych obecnie zasiadających w parlamencie nie widać żadnej determinacji do tego, żeby przejmować władzę. Wręcz przeciwnie, wszystko świadczy o tym, że oni nawet wtedy, kiedy dostają takie oferty, a dostawali je, przypominam, w okolicach maja, od Gowina, który chodził wtedy z misją, oferując całkiem po prostu złamanie dyscypliny wewnątrz PiS-owskiej koalicji, co umożliwiałoby
przejęcie władzy na najrozmaitsze sposoby to się może wydarzyć. I ta oferta została odrzucona. Wybrano wtedy iluzoryczną, w moim przekonaniu ówczesnym i do dzisiaj w nim pozostaje nadzieję na to, że da się wygrać wybory prezydenckie. Zwłaszcza, że trudno to, co się odbyło, wyborami nazwać, ale to zostawmy. Tak? Ja byłem pełen obaw, że gdyby teraz doszło do kryzysu, na przykład wokół budżetu, to znów jak przy zwierzętach albo jak przy podwyżkach opozycja wsparłaby Prawo i Sprawiedliwość swoimi głosami. I bylibyśmy świadkami kolejnego żenującego spektaklu. Jestem bardzo wdzięczny za tę deklarację Polski 2050, bo myślę sobie, że sama ta deklaracja ma jakąś siłę sprawczą ze sobą. Znaczy ciężko jest pozostać dwa kroki z tyłu za Hołownią. Natomiast jeszcze kolejna rzecz dotyczy tej zmiany, tego odwrócenia sondaży. Tak? Że PiS dołuje i nagle po raz pierwszy od 2015 roku, niezależnie od kalkulatora Donta, PiS tak czy inaczej, nawet jak opozycja pójdzie w 4, jak rozumiem, bloki, a może w 5, to PiS i tak traci władzę. Tak? To jest rzeczywiście unikalna okoliczność. Natomiast po stronie opozycyjnej nie słychać jakoś euforii. Znaczy to u Szymona Hołowni się cieszą, ale w Platformie Obywatelskiej na przykład raczej te komentarze nie są entuzjastyczne, te z powodu sondażu. No dlaczego? No dlatego, że nagle jest Polska 2050 i Szymon Hołownia, z którym cholera wie, no co trzeba będzie zawierać koalicję i tak dalej. Ja jestem ciekaw tych scenariuszy i jestem ciekaw też pańskiej, panie Szymonie, opinii na temat tego, dlaczego nie widać tego drive'u po opozycyjnej stronie. Bo część przyczyn ja bardzo dobrze rozumiem, tak? Bo to rzeczywiście to u nas w studio wypowiedział pan profesor Markowski, napisał o tym parę razy. Chyba to był jedyny odważny facet, który to powiedział wprost. Że za ten upadek państwa nie ma co brać odpowiedzialności, trzeba, żeby pisowscy wyborcy, cytuję jego słowa, to nie jest mój pogląd, broń Boże, żeby pisowscy wyborcy odczuli na swojej skórze koszty tego błędu, który popełnili i popełniali potem od 2015 roku stale. Podzielam pańską opinię, to jest skandal, znaczy to za tę bryndzę trzeba koniecznie wziąć odpowiedzialność, bo to się skończy katastrofą. A naiwnością jest sądzić, że z kolei cokolwiek dobrego wyniknie z upadku państwa, bo to nam się kroi. Tak. Natomiast rzeczywiście ciekaw jestem pańskiej diagnozy. Czy, o co tu chodzi? Czy chodzi wyłącznie o te kwestie odpowiedzialności? Czy chodzi też o umiarkowaną zdolność porozumienia się tych trzech panów, którzy są liderami partyjnej opozycji i no, dającą się przewidzieć jakość takiego rządu, na którego czele stoi premier Budka, a wicepremierami są Czarzasty i Kośniak-Kamysz? To wie pan, ja podzielam absolutnie to, przede wszystkim to trzeba sobie powiedzieć jasno. Znaczy opowiadanie o tym, że poczekamy, aż PiS się wykończy nas i pociągnie nas ze sobą do grobu, a wtedy my wjedziemy na ten cmentarz na białym koniu i nastąpi zmartwychwstanie, jest po prostu tak skrajną nieodpowiedzialnością. Przecież my dzisiaj widzimy w pandemii i dzięki pandemii, czy przez pandemię, że polityka jest o życiu i śmierci. To nie jest o kolesiach czy koleżankach, którzy siedzą w Sejmie, tylko to jest o tym, że umarło 50 tysięcy ludzi nadprogramowo w Polsce w czasie pandemii, czyli 1300 osób na milion mieszkańców, podczas kiedy na Litwie 70 nadprogramowych zgonów, to Klub Jagielloński ostatnio liczył. Przecież polityka jest o naszych bliskich, o naszych marzeniach, o naszych dzieciach zamkniętych w lockdownie, które płacą za to koszty psychologiczne. Jak można czekać choć minutę, choć sekundę na to, żeby zacząć cokolwiek robić lepiej niż ta grupa nieobecników? Jak można pozwolić na to, żeby właścicielem jedynych wiarygodnych danych na temat koronawirusa był 19-latek, a nie marszałek Grodzki? Tak, Grodzki. Ale wie pan, to państwo lata od ściany do ściany, otwiera, zamyka, później znowu otwiera, w międzyczasie konsultuje. Nie, ale ja nie mówię o władzy, ja mówię o opozycji. A opozycja jest, przepraszam za taką dość brutalną szczerość, ale chyba nie ma co wijać w bawełnę. 12 miesięcy w polityce wystarczyło, żeby zobaczyć, że w parlamencie są naprawdę fantastyczni czasami ludzie, ale 70%, 60% z nich często ma jedną perspektywę, odnowić mandat. I tam zrobić w ten czy inny sposób, odnowić mandat. To jest najważniejsze. I teraz mamy lewicę, która po co ma się spieszyć do wyborów, jeżeli okazało się, że po tej sytuacji z wyrokiem z 22 października nie przekroczyła 10%. PiS kiedyś ten wynik musi opublikować, w tej czy innej formie ten wyrok musi opublikować, więc liczą na to, że z każdym kolejnym, tak myślę, tak zakładam, miesiącem, tygodniem będzie rosła, że tak powiem, pula wyborców, którzy wkurzeni na PiS pójdą za
tymi postulatami. Platforma liczy, że my się wywalimy i że ona odzyska, bo przecież robione są sondaże podwójne, bez nas i z nami, i te bez nas pokazują, że oni mają więcej. Więc oczywiście oficjalnie jesteśmy w najlepszych stosunkach, rozczulająca grzeczność i miłość rozpływa się po falach, ale przecież ja wiem, że oni też chcieliby przetestować, czy my przeżyjemy, czy nie przeżyjemy. Po drugie, liczą na to, że PiS się już tak zaplącze o własne nogi, że oni na słabości PiS-u wjadą na te 30+ i pojadą. A z kolei w PSL-u, no, przy dzisiejszych wynikach PSL-u, z całym moim szacunkiem dla Władka Kosiniaka-Kamysza, proszenie się o wybory to jest proszenie się karpia o Wigilię. Więc jest zrozumiałe, że oni za tym ani nie będą stać, ani nie będą głosować. Sytuacja Konfederacji, którą też trzeba by było w tym dealu uwzględnić, dlatego że tych 11 głosów przy takim głosowaniu jak skracenie kadencji Sejmu to nie są rzeczy, które są bez znaczenia. I popatrzmy, co się dzieje na Węgrzech, gdzie to idzie od socjalistów do Jobbiku w konfiguracji kompletnie u nas nieznanej. Natomiast Konfederacja też jest w bardzo trudnej sytuacji dzisiaj, dlatego że ona zanurkowała mocno sondażowo teraz. Z tego powodu taka jest teoria, którą ja chyba do niej się przychylam, bo na początku myślałem, że to jest kwestia tego, że Ziobro zabrał im tlen, pompując postulaty światopoglądowe po prawej stronie. Konfederacji wyborcy nie są antyaborcyjni przede wszystkim. Właśnie o to chodzi, że prawdopodobnie odpłynęli od nich ci wszyscy, którzy przychodzili do nich ze względu na pewną taką specyficzne myślenie wolnościowo-gospodarcze. Tak? Taką antysystemowość. Tak, antysystemowość, i oni po tym, jak zobaczyli ich pozycję po tym 22 października, powiedzieli sobie basta. Natomiast my musimy myśleć cały czas, znaczy, wie pan, to jest tak, że oni tak myślą, bo to jest ta stara polityka, która tak ma to sobie poukładane. Natomiast my nie jesteśmy od tego, żeby żyrować ich błędy, my nie jesteśmy od tego, żeby żyrować stary układ, i my będziemy robić swoje. To znaczy, my będziemy próbowali budować taką siłę, i oczywiście sami tego nie zrobimy, która sprawi, że pojawi się jakieś jądro kondensacji bardzo konkretne, inne od tych, które były, i zobaczymy, przetestujemy jego siłę. Zobaczymy, jak to pójdzie, żeby przekonać się, czy rzeczywiście te wszystkie deklaracje o tym, że trzeba skończyć z PiS-em, czy one są prawdziwe, czy to były tylko takie bajki, które trzeba było przyjść i opowiedzieć. I jakkolwiek by to nie wyglądało, to trzeba pamiętać o tym, i Węgrzy mają inne ordynacje, wszystko mają inne, ale trzeba pamiętać o tym, że my musimy wykonać, to znaczy ludzie po tej stronie, wyborcy, ludzie, którzy obywatele, musimy wykonać pewną pracę w głowach, odparaliżować sobie polityczną wyobraźnię, przestać wierzyć, że rozwiązaniem na dzisiaj jest układ, w którym ja będę zgadzał się w 100% albo w 90% z ugrupowaniem, na które ostatecznie oddam głos, albo z blokiem, na które oddam głos. Fundamentalną cechą tego nowego myślenia opozycji musi być podkreślenie różnic, a nie ich anihilacja. Podkreślenie różnic. Tak. Powiedzenie, że my się naprawdę różnimy. My się zgadzamy w węzłowych kwestiach. Natomiast co do istoty, jesteśmy i będziemy różni, i to jest właśnie naszą siłą. To jest to, czego PiS nigdy nie będzie umiał ludziom powiedzieć, bo on musi im się sprzedawać jako homogenat. Powiedział pan, sami tego nie zrobimy. Ja bym był bardzo ciekaw definicji, ale też ja właśnie teraz wypowiedział, z czym przyszedłem, bo mam interes do pana. Całkiem konkretny. Wiem, że do tej pory, wiem od znajomych z pańskiego ruchu, że do tej pory pomysł jednej listy przy wyborach, kiedykolwiek by się miały szanse wydarzyć, jest dla was aberracyjny. Rozumiem ten pogląd. My, obywatele RP, opowiadamy się za jedną listą od początku, w zasadzie całej tej ponurej historii z PiS-em. Nie wchodząc w antydemokratyczne rozwiązanie, znaczy w zjednoczenie a la Schetyna na przykład, takie ćwiczone przy okazji wyborów europejskich, tylko domagając się prawyborów międzypartyjnych, otwartych takich, które zresztą też na Węgrzech testowano w wyborach samorządowych, po to właśnie, żeby wyartykułować ten protokół rozbieżności, żeby o miejsca na wspólnej liście Hołownia rywalizował z Zandbergiem. Że tak skrajności zdefiniuje. Ja mój interes jest taki mianowicie, że gdyby dzisiaj Polska 2050 z tymi sondażowymi notowaniami, łaska pańska na pstrym koju nie jeździ, wiadomo, że może być różnie, ale pańska pozycja jest wyjątkowa dzisiaj, co mnie cieszy, niezależnie od wszelkich tam sympatii ideowych czy jakichkolwiek innych. Tak? Cieszy mnie dlatego, że to wspomaga pluralizm. Ale pańska pozycja jest wyjątkowa również z tego względu, że gdyby dzisiaj Szymon Hołownia wyzwał pozostałych trzech panów, jest jakieś przekleństwo, że to są sami samcy, no ale dobra, do wspólnej listy organizowanej poprzez demokratyczne prawybory, i wyzwał ich na taki prawyborczy pojedynek,
mówiąc, używając bardziej mojego niż pańskiego języka, takiego trącącego mocno populizmem, wyzywając ich na udeptaną ziemię, stańcie do tego, do konkurencji uczciwej i sformułujmy tę wspólną listę, dla Polski całkiem po prostu, no to zignorowanie tego komunikatu albo odmowa byłaby dla nich wszystkich trzech potwornym politycznym kosztem. Ja zmierzam do tego, że pańska, czy wasze zdanie tak wypowiedziane dzisiaj uczyniłoby fakt polityczny i tą naszą ideę fix, w sprawie której bijemy się z koniem już tyle lat, uczyniłoby to po prostu realne. To mogłoby się stać, gdybyście to powiedzieli. Ja tylko rozumiem, trochę tak niebezpiecznie się czuję, wchodząc na grunt, w którym wy się specjalizujecie od tylu lat, dlatego że przetestowaliście już w dyskusjach na temat jednej listy wszystkie możliwe kontrargumenty, umiecie je zbijać, walczycie o to od tylu lat, że to jest wasza specjalność, więc ja już nie chcę się tutaj nawet wystawiać, tak? Natomiast ja powiem, co ja myślę, a wy se zróbcie z tym, co uważacie. Myśmy ostatnio mieli u nas w naszym ruchu, ponieważ on jest bardzo specyficzny, to nie jest partia polityczna tak jak partie polityczne, tylko my naprawdę mamy stowarzyszenie obywatelskie. W tej chwili mamy zapisanych do działania 25 tysięcy ludzi, z czego formalnie te bramy przejścia do stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane chyba 2 miesiące temu czy 1,5 miesiąca temu, przeszło już 1000 osób i zapisują się, formalnie zostają członkami kolejni. Ale tam to KOK ma więcej. Fajnie, ale my jesteśmy dopiero 2 miesiące, a nie 5 lat. Poza tym u nas bardzo żeśmy postawili takie wyśrubowane... W przypadku KOK-u czas grał na ich niekorzyść, uwaga. No tak, ale idziemy do przodu. Mamy think tank, który naprawdę jest think tankiem i naprawdę robi swoją robotę i mamy partię polityczną, która powstaje, Instytut na scenie. No i teraz... Kiedy zastanawialiśmy się, bo zrobiliśmy takie grupy robocze nad wzajemnymi relacjami tych trzech bytów, bo tego nikt w Polsce nie przepracował. Musieliśmy usiąść przy stole i się zastanowić, jakie są nasze wzajemne relacje w ramach tego ruchu, którego jestem liderem, to w grupie roboczej, która mówiła o relacjach stowarzyszenia a partia, to są ludzie i tu, zaraz na pierwszym miejscu pojawił się problem węzłowy listy. I jak się pojawił problem węzłowy listy, to wszyscy żeśmy ugrzęźli. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że do list to my jeszcze mamy chwilę, i że z listami, że od komunikatu o listach nie należy zaczynać. Że należy zaczynać oczywiście od komunikatu, który pokazuje pewną wspólnotę, ale też i różnice w różnych kwestiach. Natomiast co do list, wiecie dobrze, że w polityce listy to jest coś, co wyzwala najgorsze instynkty, co budzi emocje. Coś, co sprawia, że w ludziach się też budzą jakieś rzeczy, które w potulnych barankach nagle wychodzą tylko z listy. Tylko listy są narzędziem korupcyjnym. Ale wie pan, tylko że najpierw załatwmy... Biorące miejsca na listach są narzędziem korupcji. Ja wiem, tylko że ja będę się upierał przy tym, że jeżeli nie mamy do czynienia z okręgami jednomandatowymi, to sensownych prawyborów nie zrobimy. W okręgach jednomandatowych możemy robić, bo to się w wielu miejscach na świecie udaje. Ale jeżeli mówimy o takiej ordynacji, jaką mamy do Sejmu, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tu musimy jeszcze przy doncie, w którym tak naprawdę, jeżeli to się wahnie o 0,5%, a PiS jest specjalistą w takich numerach, to może to oznaczać 30 mandatów. Te 0,5%. A jeżeli będzie 30 mandatów, to może się to zacząć ocierać przy 30 paru procentach o większość konstytucyjną na przykład. To są rzeczy, które muszą być z chirurgiczną precyzją zrobione, kiedy widzimy cały kraj i zastanawiamy się, kto gdzie ma jakie szanse wyrwać jeszcze jeden mandat. My nie mamy algorytmu inżyniera Krzakleskiego, tak? Inżynier Krzakleski miał algorytm. Nie chcę pana wpuszczać w dyskusję o prawyborach, bo rzeczywiście tu jesteśmy specjalistą, ale jednak kilka rzeczy, tak właśnie tytułem sprostowania. Włosi z proporcjonalną ordynacją ćwiczyli prawybory, zaczynając od dosyć absurdalnego z punktu widzenia ordynacji pomysłu, bo oni sobie wybrali Prodiego na lidera, czyli na kandydata na premiera, który nie jest oczywiście podobnie jak w Polsce, nie pochodzi z wyboru. Wybrali sobie lidera, od tego zaczęli te ogólnonarodowe prawybory po centrolewicowej stronie. I to jest kilkunastoletnia historia, tam było od groma tych różnych. Ja wiedziałem, bardzo, że to po prostu wy macie habilitację z tego, ja wiedziałem. Ale to się da zrobić moim zdaniem nawet bardziej niż przy okręgach jednomandatowych. Chcę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście tutaj stawka idzie o to, bo dzisiaj wiemy, jeżeli te sondaże się utrzymają, a szczerze mówiąc niewiele przemawia za tym, żeby PiS-owi się jakoś zdecydowanie miało poprawić, chociaż przede wszystkim należy wątpić w uczciwość wyborów, które nas czekają. No ale dobra, jeżeli te sondaże będą cokolwiek znaczyły i tak dalej i się utrzymają, no to PiS tak czy owak przegrywa. Tylko tyle, że chodzi tutaj nie o naszym zdaniem, chodzi tutaj nie o zwykłą większość, nie o przewagę 30 mandatów, tylko o to, żeby opozycja miała
demokraci mieli, ruch demokratów, żeby miał większość konstytucyjną w Polsce, tak. Bo tego wymaga, no całe mnóstwo rzeczy tego wymaga. Tylko... Tak. Dwa, wygląda na to, że pomysł i jednej listy, i prawyborów jest technicznym pomysłem i w związku z tym odwraca kolejność rozumowania. Tak? Najpierw powinniśmy o pryncypiach, a potem o strategii rozmawiać. Ale jedna lista, zwłaszcza taka, która pochodzi z prawyborów, ma sens wtedy i moim zdaniem tylko wtedy, jeśli idziemy po wybory po to, idziemy do wyborów po to, żeby zreformować gruntownie Rzeczpospolitą. Tak? Inny projekt nie ma sensu. Tu żadne partyjne polityki progresywne, konserwatywne, liberalne, socjalne, tam, to w ogóle nie ma znaczenia. Tak? To musimy naprawić podstawy Rzeczpospolitej. Jeżeli się co do tego umówimy, to okej, to wtedy mamy szansę iść jedną listą. I jeżeli nie zdradzimy demokracji, to musimy ją wyłonić w prawyborach. Tak. Bo inaczej to jest antydemokratyczne rozwiązanie. Tak. I teraz ja bym nie czekał, ja wam tu akurat, tu panu nie wierzę jako działaczowi ruchu obywatelskiego, raczej widzę w panu polityka, kiedy pan mówi, że okej, listy na końcu, bo to jest strasznie skomplikowana sprawa. Otóż ja zrobię wszystko, żeby nie pozwolić na dojrzewanie politycznych decyzji, zwłaszcza w gabinetach. Bo potem będzie tak, że będzie 2 miesiące przed wyborami, a my się obudzimy z kolejnymi ujazdowskimi wrzuconymi na listach do Warszawy i będziemy musieli głosować na nich, bo inaczej wygra PiS. Ja mam tego dosyć. Ale to niech mi pan powie w takim razie, jaka jest logika w tym, żeby na przykład, a na przykład robimy jedną listę, mamy okręg Warszawa, to jest taki okręg, gdzie liderzy zwykle są wystawiani. Dlaczego ma być tak, że ja mam konkurować z Zandbergiem i jeden z nas ma wygrać, co oznacza, że wcale, a potem jak jeden z nas wygra to miejsce na liście, to wcale nie oznacza, że ponieważ wygrał Zandberg i myśmy się tak umówili i on jest na liście, a mnie nie ma, to mój potencjalny elektorat pójdzie głosować karnie na Zandberga. To tak nie będzie. Mój elektorat w tej sytuacji będzie mógł zostać w domu i tak samo zrobić vice versa. Dlatego, że my się możemy dowolnie umówić, a ludzie w ten sposób nie myślą. Jeżeli my spróbujemy zrobić siłowo, że tak powiem, na tym piętrze zjednoczenie, mówiąc, że to jest dla dobra Polski, to może się okazać, że zostawimy 30 albo 40% elektoratu opozycyjnego, któremu, bo kazaliśmy się wybijać liderom. A jeżeli wstawimy lidera do prawyborów w Zamościu, w Sieradzu albo gdzieś tam, to jaka to będzie demokracja, jeżeli człowiek, który jest liderem... Nie, bo to nie jest zero-jedynkowy wybór. Po pierwsze to jest tak, to Włosi też pokazali. To nie jest suma ogrze zerowej. Znaczy to jest tak, że jak Hołownia się zetrze z Zandbergiem i tylko jeden z nich przeżyje, to... Nie, no oczywiście, bo listę budują. Ten no pojedynek jasne, to budują oczywiście. Listę, jasne, tak, że tak. Tak, jasne, dostajecie tak. Proporcjonalnie. Co więcej, przestrzegałbym przed strategią... Pan jest zacwany, żeby takie rzeczy powiedzieć. Przepraszam, że mówię, używam określenia cwany. Ale przestrzegam przed strategią obliczoną na liczenie się w wyborach. Tak? Bo ja nie chcę używać znowu takich argumentów, które łatwo użyć. Że, przepraszam bardzo, ale tu o Polskę chodzi, a nie o pański... partyjny interes, pani Hołownia. Nawet nie o tym mówię. Znaczy, mówię to, co mówiliśmy Biedroniowi i co się stało. Tak? Nie policzysz się, Biedroń, w wyborach europejskich, bo w sondażach miałaś 16%, dostajesz 6%. Tak działa plebiscyt. Tak. Więc ty się policzyłbyś w prawyborach. To chcieliśmy mu powiedzieć. Natomiast ważniejsze jest to pytanie drugie. Tak? Co zrobią zwolennicy Zandberga, jak wygra Hołownia? Otóż Włosi pokazali, że pójdą głosować. Nie wszyscy oczywiście, ale spora część z nich, co w innym scenariuszu byłoby nierealne. Na Prodiego głosowali wyborcy dwóch włoskich partii komunistycznych. To naprawdę tak. Jest odlot. Tak? Tak, tak. Głosowali, oczywiście, że nie wszyscy. Natomiast on dostał ich głosy, nie miał żadnych szans w starciu z Berlusconim, a wymiótł. Miał stabilną przewagę w obu izbach włoskiego parlamentu, co generalnie we Włoszech nie zdarza się za często. Dwie rzeczy. Po pierwsze, ja uważam, możemy się zakładać oczywiście, możemy dyskutować. Jedna lista nie wypali, nie będzie, to jest za dużo ambicji politycznych, partyjnych interesów. Myśmy próbowali układów ponad podziałami w kampanii prezydenckiej, wiemy jak to działa. Możemy się zastanawiać nad tym, czy jest jakiś moment dojścia do tego ideału waszego jednej listy i mówić o tym, czy możliwe są listy wspólne, nie wiem, dwóch, trzech bloków, które tu powstaną. I moim zdaniem to nie jest niewykonalne i trzeba by było się zastanowić, czy to, co jest realne, jest do uchwycenia, a nie walka tylko o nierealne. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która jest szlachetna i poszerza horyzonty. Pan mówi o tym, że jeżeli utrzymają się te sondaże, to PiS i tak jest padnie, skończone. Tak. Pytanie, jak my wygramy. Nie podzielam tej opinii. Uważam, że PiS ma w sobie wciąż potencjał. I myśmy mieli, zgadzam się z tymi, którzy mówią, że po tym jak wybuchły protesty,
było mniej więcej dwutygodniowe okno na to, żeby coś się zadziało po tej naszej stronie. Jeżeli coś by się zadziało po tej naszej stronie, to PiS by się już nigdy nie wykaraskał powyżej 20 kilku procent, ale to okno się zamknęło, tu się nic nie wydarzyło. Z tysiąca różnych powodów można by doktorat o tym napisać i PiS zaczął znowu odbijać się powyżej 30. Proszę pamiętać, że mamy taki moment w przyszłym roku. Teraz przejdziemy cały ten lockdown i ten cały bałagan, który zrobił ze szczepieniami i tak dalej. Ale oni od połowy roku uruchomią pieniądze z Unii Europejskiej, te pieniądze covidowe. Zaczną to robić, te pieniądze, dokładnie tak, jak już robią w Funduszu Inwestycji Lokalnych. Myśmy to pokazywali ostatnio, konferencję prasową o tym robiliśmy. Dane z województw to pokazują, dane z gmin to pokazują. Jeżeli gdzieś wygrał Duda w wyborach, średnio dwa razy więcej dostaje się z Funduszu Inwestycji Lokalnych niż gminy i województwa, w których Duda w wyborach nie wygrał. To oni będą korumpowali ludzi naszymi wspólnymi pieniędzmi i nie będą w tym mieli absolutnie żadnych zahamowań. Dlatego nie wiadomo, gdzie będzie emocja społeczna w drugiej połowie roku, kiedy ludzie powiedzą, na tej opozycji to bajzel, panie, taki, że nie ma co tam patrzeć, tam nie ma żadnej propozycji, ci przynajmniej dają pieniądze, to przeczekamy, tak? Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Ma pan rację, tak? Może coś takiego wystąpić i tym bardziej ważne jest to, co my po tej stronie zrobimy. I tym bardziej ja wiem, co mówię, kiedy mówię, że jeżeli słyszę od polityka prominentnego jednej z partii po tej stronie, że my możemy sobie poczekać na 27, to jak mówię, że to jest zdrada stanu, to ja wiem, co mówię. Znaczy ja miałbym apel do pana, panie Szymonie, takie rzeczy, nie wolno tego chować za drzwiami gabinetów takich deklaracji. Znaczy, mnie sobie jest łatwiej pozwolić, bo ja mam wariackie papiery ulicznego działacza, tak? Ale ja ile też takie rzeczy słyszę, to wrzeszczę, po prostu mówię o tym. Ja nie mówię z nazwiskiem, ale przecież jesteśmy online i każdy to usłyszy, mówię to wielokrotnie, usłyszałem to z tej, a nie z tamtej strony. Ja wiem, tak. To jest przerażające. Znaczy jest mnóstwo ludzi, umówmy się, też po tej stronie i też w polityce i też liderów, którzy podzielają nasz pogląd i mówią, to jest przerażające. To jest przerażające jest to, że my się musimy teraz jakoś opisać na nowo i spróbować zrobić coś, bo ten układ jest niewydolny. Ja dlatego też poszedłem do polityki, bo zobaczyłem niewydolny układ. Co my możemy zrobić, mając tych od 10 do 16% w zależności od sondażu? My możemy spróbować jak najlepiej odrobić swoją lekcję i zobaczyć, rozegrać wszystkie możliwe warianty. Co to znaczy, pan powiedział, że nie sam, a ja bym chciał już też tak, mówiąc bardzo wprost, bo my, obywatele RP oczywiście są tak kameralnym towarzystwem, jakim są. Natomiast my zapowiedzieliśmy i to zamierzamy zrobić, ja na pewno. Że będziemy próbować kandydować. Dokładnie według tego scenariusza, z którego ja wdałem się w tę awanturę z Ujazdowskim tutaj w Warszawie, raczej po to, żeby wymusić debatę i żeby uruchomić ten mechanizm, przynajmniej o nim powiedzieć, tak? Że dobra, okej, do Senatu powinien startować jeden, jasne, że tak. Więc my będziemy myśleć o formowaniu list kandydatów, co zwojujemy, to, że tak powiem, nasze w tym właśnie celu. Żeby między innymi też pana zmusić do... czy pańską partię, tak, rozmów o tym, jak uwspólnić tę listę. Ale tu, proszę mi powiedzieć, czy mam konkurować przeciw Polsce 2050, bo szczerze mówiąc mam umiarkowaną ochotę, czy mam się do was zapisać? A możemy usiąść i spokojnie o tym porozmawiać poza warunkami debaty telewizyjnej, żebyśmy zrozumieli, gdzie jesteśmy, żebym ja pana poznał. Ale mi nie wolno. Ja wiem, nie wolno. Panu też nie wolno. To niech pan weźmie zarząd, niech pan weźmie wszystkich, których chce. Ja wezmę swoje zarządy. Usiądziemy i pogadamy, żebyśmy się poznali, bo pan mi proponuje małżeństwo, a jesteśmy na drugiej randce. Więc poznajmy się bliżej, zobaczmy, czy nam jest, gdzie jest nam ze sobą po drodze. I to nie jest kokieteria z mojej strony. Ja widziałem w pana jednak wypowiedzi, mimo że pan się rzeczywiście odżegnał od wspólnej listy, ale jednak bardzo wyraźne zaproszenie do kompromisu. Powiedział pan, że Polska 2050 w najbliższych wyborach nie będzie iść po większość. Tak? Powiedział pan, że nie widzi pan potrzeby budowania monolitu, tylko tego, żeby się w sprawach węzłowych, podstawowych, kluczowych dogadać. A po trzecie powiedziałbym trochę tutaj... może się pan nawet trochę zaplątał, powołując się na przykład węgierskim, w którym właśnie w tej chwili i socjaldemokracja, i Jobbik, zobaczymy, co się z tego zostanie, ale co z tego zostanie, ale na razie ogłosiły plan wspólnej listy. Tak, tak? To mają inne ordynacje. Co prawda, Jobbik się bardzo zmienił też, należy na to zwrócić uwagę, no tak. W stosunku do tego, czym był na przykład w 2015 roku, prawda? Więc to już jest zupełnie inna formacja polityczna. Ale widzę tutaj jednak zaproszenie do daleko idącego kompromisu. Żeście to sobie wymyślili, tak? Że ja jestem jeden, a wy mnie będziecie teraz we dwóch rozgrywać. Tak, jeden, to jest część tego planu. Ja przecież doskonale, 20 lat robiłem w tym.
więc doskonale wiem, jak się to poukładali. Dobra, żarty na bok. Węgry to jest trochę inna, nawet powiedziałbym mocno inna sytuacja pod wieloma względami. Ich dyktator jest inny, czy paradyktator, tam jest korupcja, przecież wiadomo, aż furczy, polityczna, to jest inaczej poukładane, tak? To też jest inna ordynacja, oni mieli inną historię na opozycji, różne rzeczy. Natomiast nie zgadzam się z tym, że my nie idziemy po większość, bo my idziemy po większość. Znaczy, powiedziałbym, idziemy... że w najbliższych wyborach. Nie, w najbliższych wyborach idziemy po większość. Ja nie powiedziałem, że my też, sami idziemy po większość. Oczywiście, że tak. No przecież jakby to albo idziesz grać w tę piłkę i myślisz, że wygrasz, a nie idziesz po trzecie miejsce. Jak miałeś po trzecie miejsce, to lepiej niech sobie hurtownię otworzę, albo nie wiem, cokolwiek zrobię. Natomiast książki znowu zacznę pisać. Natomiast my idziemy po większość, bo my chcemy wziąć odpowiedzialność. Pytanie, z kim idziemy, w jakiej konfiguracji, jak to będziemy układać, to jest teraz ta praca polityczna, którą trzeba wykonać. Natomiast do rozmowy, i to nie jest z mojej strony pusta deklaracja, jesteśmy jak najbardziej gotowi po to choćby, żeby się poznać i podjąć później asertywnie decyzję. Słuchajcie, nie jest nam po drodze w tym, ale w tym się możemy wspierać, tak? Z tym sobie nigdy się nie dogadamy i nie ma opcji, ale tu możemy sobie pomóc i to wypracuje coś fajnego. Wsparłby pan referendum, nie byłoby stanowiące, ale to nie szkodzi. Wsparłby pan referendum w sprawie skrócenia kadencji parlamentu, ono nie byłoby... Nie byłoby wiążące. Nie byłoby wiążące, ale budowałoby ruch. Można by się było nad tym zastanowić. To jest trochę, wie pan, tylko że tak, jak się usięga po jakieś narzędzie w polityce, to trzeba się zastanowić, czy ono jest realne, czy ono jest teatralne, czy ono jest symboliczne. Myślę o katalońskim wariancie. Znaczy wiadomo, że PiS-owska większość w parlamencie odrzuci taki wniosek o referendum i on ma sens wtedy i znowu tylko wtedy, kiedy my wiemy, jaki zrobimy następny ruch i tym ruchem powinno być zrobienie tego referendum i tak. Tak, tylko że jak zrobić to referendum i tak w tej sytuacji nawet fizycznie, którą dzisiaj mamy? To znaczy co, powołać szedołowe obywatelskie komisje wyborcze, komitety, mechanizmy i tak dalej. Samorządy jeszcze są gdzieniegdzie takie, tak? Na które można liczyć. Ciekawy pomysł, trzeba by go było, że tak powiem, obadać od strony praktycznej, dlatego że wie pan, każda aktywizacja obywateli, to by się oczywiście musiało stać po COVID-zie, tak? bo musielibyśmy mieć możliwość mobilności. No jasne. Każde zbieranie ludzi do jakiegoś aktywizmu musi mieć sens. Ma sens, bo ludzie się ruszają, bo widzą, tylko nie można ich zostawić z celem, który jest nierealny. Tak? Bo nie można zostawić ich w poczuciu kaca. Tak? Nie możemy pójść w ten rytualizm, że raz na pół roku opozycja zgłasza wniosek nieufności wobec jakiegoś pisowskiego ministra, a my wtedy włączamy stopery i czekamy, czy miną 3 czy 4 godziny pan do ogłoszenia wniosku. Pan nie ma takich doświadczeń, ale ja je mam. Tak. I w związku z tym powiem więcej. Nie wolno wyprowadzać na ludzi 50 tysięcy osób, które wierzą najwyraźniej, że wypierdolą, przepraszam za wyrażenie, PiS. Co się oczywiście nie stanie. I oni w końcu kiedyś zobaczą, że nie wypierdolili PiS i na darmo maszerowali. Ja wierzę, że znaczy tak, no PiS, jak pan wie, nawet jeżeli my sobie zrobimy wniosek o referendum, zbierzemy podpisy, to i tak sam będzie pisał pytania. Znaczy, jeżeli zrobimy po katalońsku, to zrobimy sobie tak, jak chcemy. Tak, natomiast proszę zobaczyć, że znowu tutaj wracam, bo to sam później po tym wniosku obywatelskim ma kolejny krok do wykonania w tej procedurze referendalnej. Ile byśmy mogli ugrać, gdybyśmy sensownie dzisiaj rozegrali w Sejmie sprawę? No jasne, oczywiście, że przecież to wtedy oszczędzasz i ludzi, i czas, i siły. Tam, gdzie to ma miejsce, przecież na Boga, ta większość wisi na ilu oni tam teraz mają? 7, 10 posła? Ja mam temperament, różnią nas temperamenty, to niewątpliwie, tak? Znaczy, i mój temperament mi sugeruje, że ja bym wolał jednak głową wywalić tę dziurę w tym sejmowym murze, niż pozwolić, żeby on się tam sam skruszał. Ale te dwie rzeczy są potrzebne, te dwie energie Mówię dokładnie o tym, że znaczy ludziom potrzeba dzisiaj, obywatelom potrzeba dla naprawy Rzeczypospolitej, potrzeba siły obywatelskiego sprawstwa. Tak. To się nie może stać w kuluarach gabinetowych, bo to będzie dupa. Ale niech pan zobaczy, jak to działa. Jeżeli są ludzie na ulicy, to obserwowaliśmy teraz przy tych protestach, są ludzie na ulicy i zaczyna działać społeczny dowód słuszności, to znaczy ludzie, którzy nie wychodzili, zaczynają wychodzić i zaczynamy się wszyscy liczyć, tak? Wszyscy się składamy w jakąś całość i wychodzą nawet ci, którzy do tej pory nie wychodzili coraz chętniej, to nagle się okazuje, że to zaczyna znajdować odbicie w sondażach. Jak się zaczyna znajdować odbicie w sondażach, to momentalnie koledzy i koleżanki ze Zjednoczonej Prawicy zaczynają ściągać walizki z Pawlaczy, bo im się reelekcja ucieka, prokurator za chwilę im wjedzie, zabierze im tym wszystkim pociotkom, co tam jest to wszystko porozdawane i zaczynają krążyć po Sejmie i badać, słuchajcie, no ale przecież zawsze byliśmy dla was mili, tak? Ich trzeba pokonać na ich własnym polu, na ich własnym gruncie. Czytał pan Adama Szłapkę w Rzepie, w Rzeczpospolitej? Był taki jego scenariusz, taki, że najpierw wymienimy marszałka, potem będzie konstruktywne wotum nieufności. Można było zrobić w maju? Można było. Można było. Można było, wszystko było dogadane.
Tylko że trzeba było wtedy zagrać scenariusz, a my tu jesteśmy królami po tej stronie i nie będziemy robili inaczej. Przecież myśmy mogli dzisiaj, jeżeli ten scenariusz zostałby zagrany, mieć innego prezydenta i inny Sejm już dzisiaj. Tylko że trzeba było rozegrać swoją starą partyjną politykę. Ja Adama Szłapkę poznałem w tych rozmowach, lubię, szanuję. Myślę, że on ma pomyślane, on ma jakąś wizję, w przeciwieństwie do wielu, którzy tej wizji nie mają. Natomiast ja wyobrażam sobie, powtórzę to jeszcze raz, odwrócenie większości w tym Sejmie. Tylko że żeby to się musiało stać, to oczywiście musi być presja społeczna, ale po drugiej polityczna praca ze strony opozycji parlamentarnej. My mamy jedną posłankę opozycji parlamentarnej, której ja nie za bardzo widzę. Dlatego, że nie takie większości się odwracało. Tak? I jeszcze w dodatku, kiedy mamy świadomość, jak dzisiaj wygląda Zjednoczona Prawica i jakie są relacje między Jarosławem Gowinem a Zbigniewem Ziobro w tym całym układzie. Czy naprawdę myślicie, ja z nim o tym nie rozmawiałem, żeby była jasność, natomiast jestem obserwatorem sceny politycznej, że Jarosław Gowin marzy o tym, żeby umierać za Kaczyńskiego dzisiaj? Podczas kiedy wie, że na pewno jego ludzie po tych wszystkich fikołkach, które wykonał, nie znajdą miejsca ani on sam na żadnej liście Zjednoczonej Prawicy w przyszłości? Po co im taki balast, który będzie im takie numery robił w przyszłości? Przecież jeżeli wychodzi Gowin i mówi wprost, otwartym tekstem w wywiadzie, że on wyobraża sobie koalicję z Kosiniakiem, tylko że teraz oczywiście dla dobra Polski trzeba trwać przy Zjednoczonej Prawicy, no to co trzeba więcej zrobić? To znaczy ma, nie wiem, kartkę świąteczną wysłać i napisać zadzwońcie? Ja nie jestem w stanie, po prostu mi cholera bierze. Kiedy patrzę, wie pan, może mamy różne temperamenty, ale ja też jestem cholerykiem, miałem przodków pod Grunwaldem po obu stronach, co jest dowiedzione genealogicznie i mam krótki ląd. Mnie naprawdę cholera bierze po prostu. Po obu stronach. Tak. Ja myślę, że na tą kartkę z napisem zadzwońcie, to pan Kosiniak-Kamysz oddzwonił już na pewno, bo też parę razy deklarowali, że w razie czego są w stanie wspierać rząd techniczny i to Jarosława Kaczyńskiego. To nie tak, to nie jest tak. Ja myślę, że tam jest taka jakaś wewnętrzna gra, która się też toczy w PSL-u na jakieś wbijanie pewnych klinów, ale to nie moja gra, nie chcę w tym uczestniczyć. Natomiast jasne. Kosiniak, jeżeli myślimy o tym, że mamy coś zbudować, to ja sobie mogę mieć 1000 różnych zastrzeżeń do PSL-u, robić sobie, że tak powiem, podśmieszki z tego, że był partią ludową, teraz jest dla przedsiębiorców nagle, tam się wszystko zmienia. Natomiast zawsze będę z szacunkiem mówił o Kosiniaku-Kamyszu, bo uważam, że to jest człowiek, który ma kręgosłup we właściwym miejscu. I wiecie, to jest ciekawa rzecz, że jak się rozmawia z politykami, a my przecież rozmawiamy ze wszystkimi naokoło, to nie jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto w ogóle pomyślałby o zrobieniu krzywdy Kosiniakowi-Kamyszowi. A Marek Sawicki nie, bo Marek Sawicki powiedziałbym... Tak. Ja myślę, że takie... W PSL-u należy takich szukać. W PSL-u, no ale mówmy się, nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie, tak? No, już nie wymagajmy zbyt wiele. Panie Szymonie, powiedział pan o tym, że trzeba wziąć większość konstytucyjną. No rozumiem, że większość konstytucyjną po to, żeby zmienić konstytucję. Prawda? Przede wszystkim po to, dwa kroki. Po pierwsze, trzeba i musimy mieć na to bardzo dobry plan, idąc teraz, nie za 15 lat, nie za 23. Teraz musimy mieć plan na sanację. Musimy mieć plan na to, bo proszę sobie teraz wyobrazić, że wygrywa ta strona, ale nie ma większości konstytucyjnej, bo taki scenariusz jest moim zdaniem jednym z dwóch najbardziej prawdopodobnych, poza tym, że wygra PiS. To mamy Dudę jako prezydenta i mamy Julię Przyłębską w Trybunale Konstytucyjnym. No właśnie, tak. I moim zdaniem krótkie okno na doprowadzenie do tej sytuacji ustrojowo do ładu. To już nie chodzi o zmianę polityczną. Zmiany polityczne to już teraz nie wystarczy, że się ta partia zamieni z tamtą. Musi być zmiana systemowa, ustrojowa. Oni wymontowali wszystkie bezpieczniki. I teraz, żeby to zrobić, to trzeba mieć przygotowany wcześniej, uzgodniony pakiet, który zadziała w ciągu pierwszych 3 miesięcy, bo ludzie dłużej nie wytrzymają sprzątania. Jeżeli my teraz pójdziemy i będziemy robili rewindykację przez 5 lat, zemstę, tropienie, układanie i tak dalej, ludzie powiedzą, ludzie, ale przecież wyście do jasnej cholery przyszli nam przynieść nadzieję, a nie jakieś opowieści o włoskich wendetach. Posprzątajcie coś do posprzątania, zamontujcie te bezpieczniki znowu w tablicy i puszczajcie prąd. My chcemy żyć. No właśnie dlatego pytam, które z tych bezpieczników, które należałoby przywrócić, są najważniejsze? A rozumiem, że jednak one muszą być w konstytucji. Sądownictwo, proszę zobaczyć, sądownictwo konstytucyjne, sanacja Trybunału Konstytucyjnego, który w takiej konfiguracji, jaka jest dzisiaj, zapędza nas w pułapkę. Jeżeli dzisiaj wychodzi ktoś i mówi nie publikować tego wyroku, bo ten trybunał tak. jest przecież nielegalny, to co innego mówiła Beata Szydło, tak jakiej było po drodze z tym. Więc to jest sytuacja, która musi być rozwiązana. Sanacja Trybunału Konstytucyjnego, wypracujmy konkretne rozwiązanie. Sanacja Urzędu Prokuratora Generalnego i Ustroju Sądów Powszechnych. Dzisiaj nie ma trójpodziału władzy w Polsce nie tylko dlatego, że Ziobro bierze sądy. Dzisiaj nie ma trójpodziału władzy dlatego, że Sejmu de facto nie ma, dlatego że Sejm jest taśmociągiem władzy wykonawczej. Oni wrzucają ustawy na pół godziny przed pierwszym czytaniem. Było. Tak, ale oni wszystko było.
wcześniej. A co, media publiczne to była święta dziewica za poprzednich wszystkich rządów? Przecież wszystko to było, tylko PiS to dosterydował. PiS to doprowadził do absurdu, przekroczył wszystkie granice, złamał wszystkie konwenanse i po prostu wywalił państwo. Więc media publiczne, wiecie, jest mnóstwo rzeczy do poukładania. Musimy sobie tylko wyznaczyć... Że sanacja trójpodziału władzy to nie jest już techniczna historia. Nie, ale... to jest konstytucyjna, ale najpierw zróbmy to, co trzeba zrobić, żeby można było iść dalej. I teraz jest pytanie, na które też musimy sobie znaleźć odpowiedź i które ja wrzucam do debaty publicznej, jak tylko często się da, ale po to, żeby też prowokować, co z Dudą. Dlatego, że jeżeli wybory będą w 21, to on dalej będzie prezydentem. Jeżeli będą w 23, to on dalej będzie prezydentem. Tak jest. I teraz trzeba się zastanowić, co z tym fantem mamy zrobić. Znaczy wypadek na co, a co, panie Szymonie, z postulatem kobiet, aby dostępność aborcji była określona w Konstytucji? A jeszcze, żeby skomplikować, bym zadał pytanie o strefę euro, o wejście do wspólnej waluty. Znaczy, możemy zadać takie pytanie w referendum. Ja nie uważam, że to jest akurat wejście do strefy euro jest najpilniejszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić w Konstytucji. Ja wyobrażam sobie, że moglibyśmy zapisać członkostwo Unii Europejskiej w Konstytucji, jeżeli by była taka wola Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do aborcji, to moim zdaniem polska Konstytucja tak to napisała i właśnie dlatego mamy te wyroki, żeby zostawić miejsce. Tam jest przecinek, nie kropka, tak naprawdę. Bo przecież oni nie byli głupi, ci, którzy je opisali. I oni wiedzieli, że w różnych pokoleniach i na różnych etapach rozwoju będziemy to definiować inaczej. Konstytucja nie zastępuje ustaw. Oni zostawili miejsce, to profesor Kieres o tym mówił przecież w votum separatum, że norma konstytucyjna specjalnie zostawia miejsce każdemu kolejnemu ustawodawcy, żeby wypowiadał się w trybie bieżącym o tym, jak ta ochrona życia ma być dookreślona, jak ma być zapisana. Mówi się tylko o ochronie życia. Więc ja nie uważam, że trzeba łamać ten pomysł konstytucyjny i zapisywać jakieś partykularne rozwiązanie tego problemu w Konstytucji, bo za chwilę się zmieni pogląd społeczny i trzeba będzie co chwila zmieniać Konstytucję. Konstytucja powinna być z innej półki. To jest zadanie albo ustawodawcy, albo jeżeli ustawodawca nie potrafi tego zrobić, to jest to zadanie ludzi w referendum. Ja nie rozumiem i też od razu pozwolę sobie na taką dygresję w mówienia, że bo mamy sytuację prostą. Z jednej strony ludzie mówią, referendum nie, bo nie można głosować nad prawem człowieka, którym jest aborcja. A z drugiej strony wychodzi Andrzej Duda i mówi, jak wielu innych, referendum nie, bo nie można głosować nad prawem człowieka, którym jest prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I zauważcie, że i jedni i drudzy nie mają nic przeciwko głosowaniu nad tym w Sejmie. Tak. Tylko mają problem, że referendum. A to co, to jest jakieś inne głosowanie? Tak Marek, samo głosowanie. Marek Jurek miał jako jedyny ze znanych mi postaci przeciw sporo głosowaniu tego w Sejmie, bo on wtedy mówił nie o prawie człowieka, tylko mówił o zasadach etycznych, które nie podlegają głosowaniom i... Z nim się można zgadzać, można się nie zgadzać, ale położył całą swoją karierę i trzasnął drzwiami, wyszedł, przestał być marszałkiem Sejmu, dokonał konkretnego wyboru, więc ja nie uważam, że trzeba to zapisać w Konstytucji. Zanim zaczniemy się zastanawiać nad strefą euro w Konstytucji, zastanówmy się nad wpisaniem naszego członkostwa we Wspólnocie Europejskiej w Konstytucji. Zobaczmy, jak ludzie na to zareagują, czy tego potrzebują, czy chcą, czy czują i za tym pójdźmy, bo nie powinniśmy, moim zdaniem to nie jest zadanie polityków, żeby takie rzeczy ludziom... Ja muszę w obowiązku delikatnie zaprotestować w kwestii aborcji i zapisów w Konstytucji. Nie uważam zapisów w Konstytucji za dobry pomysł, natomiast to nie może być regulowane zwykłą ustawą, bo to jednak są prawa człowieka i tu zgadzam się z tym. Chociaż w dzisiejszych trudnych czasach trudno ten pogląd wypowiedzieć, że to są symetryczne jednak prawa człowieka, tak? Że jak prawacy mówią, że chodzi również o prawo do życia tego nienarodzonego człowieka, to też jest prawo człowieka, to nie jest pusty pogląd, jego nie można tak łatwo unieważnić jako nieracjonalny. Nieracjonalne poglądy zgodnie z polską konstytucją i polskim prawem są dopuszczone do obiegu w życiu publicznym. Nie ma natomiast żadnej dopuszczonej do obiegu w życiu publicznym instytucji, która by orzekała o tym, co jest, a co nie jest racjonalne. Więc, ale to powinno być prawo organiczne. To nie może być tak, że zwykła polityczna koniunktura przeważa o czymś, co decyduje o losach. A to jak to zapiszemy w takim razie w ustawodawstwie? Specjalny tryb zmiany takiego prawa. Ostra, kwalifikowana większość, konieczność zatwierdzania referendum, nie wiem. No, ale też rozmawialiśmy. Mamy prezydenta i weto. To już jest wentyl, który tutaj się pojawia. Też rozmawialiśmy o tym, ja uważam, że to weto powinno należeć do obywateli i mieć szersze zresztą zastosowanie niż akurat w tych sprawach, ale tak to mówię z punktu widzenia działacza obywatelskiego i swoich własnych głębokich przekonań. Opowiadam się za irlandzkim modelem i zwracam uwagę na to, że on jednak mimo silnego umocowania w referendum, ono co prawda de jure dotyczyło
konstytucyjnego właśnie szczegółu, ale de facto było bardzo silnym mandatem za liberalizacją aborcji, a i tak nie wystarczyło. Z dzisiejszych klinik uprawnionych do przerywania ciąży w Irlandii wykonuje faktycznie tę procedurę 19%. A Ordo Iuris w tamtejszej wersji szaleje tak, że klauzula sumienia ma się w najlepsze i dzisiaj w Irlandii, w Dublinie, na ulicach są feministki, które maszerują z tymi samymi hasłami. Więc wie pan, my jesteśmy dzisiaj w bardzo określonej sytuacji. Moje poglądy są pewnie dużo bardziej konserwatywne niż pana. Ale ja próbuję znaleźć jakiekolwiek racjonalne rozwiązanie, które byłoby dostępne, leżące na stole dzisiaj już w tej sytuacji, w której jesteśmy. Bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w sytuacji, w której oni kiedyś ten wyrok opublikują. Wracając z tego poziomu do technikaliów związanych z jedną listą i z prawyborami i tak dalej, to myślę, że aborcja jest oczywistym zupełnie, ale jednym z bardzo wielu tematów. Innym jest 500+. Ubezpieczenia społeczne, bezpieczeństwo socjalne obywateli, jako być może prawo człowieka, nie wiem. Jest takich tematów całe mnóstwo, w których dyskusja między panem Kosiniakiem, już nie wspominając o Zandbergu, a pewnie nie wymieniając Budki, bo on zdaje się byłby najbardziej koncyliacyjny we wszystkich tych kwestiach, co chyba nie jest zaletą. Każda dyskusja między wami, na każdy poważny, konkretny temat, zwłaszcza ten, który budzi największe społeczne emocje, musiałaby być sporem, żeby była uczciwa. Tak. To dlatego ja uważam, że prawybory są tutaj niezbędnym zupełnie instrumentem, bo inaczej nikt wam, czy też nam, nie uwierzy z wyborców. Tak? Bo żadne takie gadanie typu, w czym się Trzaskowski specjalizował w ostatniej kampanii, ale to wszyscy robili we wszystkich poprzednich, że to jest temat zastępczy, zostawmy to i tak dalej. Pogadał swoje o temacie zastępczym, po czym wybuchł strajk kobiet chyba najsilniej w swojej dotychczasowej historii, więc to nie jest temat zastępczy, tego się odłożyć nie da, to trzeba debatować, tak? A żeby to robić uczciwie, to trzeba to debatować w sporze, dlatego ja bardzo się cieszyłem, słysząc od pana coś, co jest, sami mamy zapisane w programie, że protokół rozbieżności między demokratami jest ich najcenniejszym kapitałem, a nie żadna rzekoma zgoda. Natomiast ja wierzę, że to nie jest tak, że ten protokół rozbieżności można zrealizować w szczery sposób tylko i wyłącznie w sytuacji rywalizacji takiej już na śmierć i życie polityczną, że można to zrobić w inny sposób. My będziemy próbowali to robić w inny sposób, bo już dzisiaj, my stworzyliśmy nową strukturę polityczną, takiej, jak mówię, nie było od strony nawet strukturalnej w polskiej polityce, ale ja też widzę, jak dzisiaj bardzo ludzie potrzebują, empirycznie, bo myśmy sobie założyli, że ludzie potrzebują nowej polityki, bo my, którzy zaczynaliśmy ten projekt, czuliśmy, że potrzebujemy czegoś nowego jako wyborcy. I przeszliśmy ze strony klienta na stronę producenta, próbując zrobić coś takiego, czego sami potrzebowaliśmy jako wyborcy. Przecież ja byłem wyborcą zanim byłem kandydatem przez 20 parę lat. Abramowski, socjalizm, anarchizm, spółdzielczość. Tak. Natomiast ta nowość polityki musi chyba, tak, im głębiej w to wchodzę, im więcej tych rozmów toczę, tym bardziej widzę, że ona musi być właśnie oparta nie na tym, że my ci teraz obiecamy, a później wdrożymy to wszystko, co ty chcesz, tylko my ci opowiemy, jak zarządzać różnorodnością. I że raz w tej różnorodności będzie dochodził do głosu ten element tego, a raz tamtego, ale ty uzyskasz co za to? Uzyskasz za to, że czyjeś coś, czy kogoś będzie zrealizowane, plus spokój, będziesz widział, że jest ład, że w tym zróżnicowanym świecie ktoś jest w stanie rzeczywiście zabezpieczyć ten obszar nadziei, albo nas czeka taka próba przemocowej hegemonii w rodzaju PiSu, tylko arebur, będziemy mieli to po drugiej stronie, ale to będzie dalej takie myślenie, aha, czyli my idziemy tu, żeby zrobić to i tamto. My idziemy, żeby spróbować połączyć różne podejścia i powiedzieć, różnimy się, a co do tego się zgadzamy, tak? Jest 10 rzeczy, co do których nie mamy zgody, ale jest 5, co do których możemy, to najpierw zróbmy te 5. Słuchajcie, jakby ktoś usiadł i to zmonetyzował i zobaczył, ile my zapłacimy w ochronie zdrowia psychiatrycznej, psychologicznej i w innej, w perspektywie najbliższych 10 lat za to, co się teraz dzieje w Polsce, to będą kwoty liczone w miliardach złotych, które można by było wydać na coś innego. I my dzisiaj musimy pokazać zarządzanie różnorodnością. Moi spin-doktorzy z kampanii szydzili później ze mnie, jak już pisałem tę książkę teraz kampanijną, że ja się upierałem w każdym przemówieniu zawierać takie zdanie z papieża Franciszka, przy którym oni mnie przestrzegali i mówili, że to nigdy nie weszło do żadnego cytowania, a ja się upierałem i jak koń pod górę szedłem z tym zdaniem, ale ja uważam, że ono może nie jest seksowne, ale jest dobre. Jedność to nie jest jednolitość. Jedność to pojednana różnorodność.
I jakkolwiek kościelnie by to nie brzmiało, to dzisiaj myślę, że jak ludziom się to mówi, to wielu z nich nagle schodzi z nich ciśnienie i mówi, no tak, no przecież to jest nasze doświadczenie. Polityka znowu musi się spotkać z życiem albo stanie się czymś nieludzkim. I na naszych oczach się to stanie i zacznie nas zabijać, zamiast nam dawać życie, a przecież do tego została wymyślona. Pytanie, czy to zdanie jest kościelne, czy antykościelne. Panie Szymonie, ale ja będę pana męczył, ja pana będę męczył o konkrety, bo na przykład nawiązał pan do mediów, do telewizji, ale niedawno Orlen, spółka de facto Skarbu Państwa, chociaż większość mają inwestorzy prywatni, ale mimo wszystko tak zorganizowana, że Skarb Państwa właściwie wszystkim decyduje, kupiła te 20 tytułów dzienników regionalnych, ileś tygodników, ileś portali internetowych, co jest chyba podwójnie szkodliwe, bo jest szkodliwe i dla demokracji, dając dużą przewagę rządu w mediach, zwiększając przewagę rządu w mediach, a z drugiej strony jest szkodliwe dla biznesu, ponieważ no, jaki interes ma Orlen kupować spółkę, która de facto przenosi straty. Jakby pan poszukał bezpiecznika, żeby takie rzeczy się nie działy? Tak? Już wyobraźmy sobie, że jest ta większość parlamentarna, czy w najbliższym parlamencie, czy już większość parlamentarna Polski 2050, nie wiem, w 27 roku, czy którymś bliżej te wybory. Gdzie by pan tych bezpieczniki tutaj zakładał? Tam, gdzie są pieniądze, czyli w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. Dlatego, że te spółki Skarbu Państwa wykonują zlecenie polityczne, ale są spółkami Skarbu Państwa elementem Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę. To jest oczywiście też patologia, bo to jest uwłaszczenie nieprawne państwa, wspólnego majątku przez jedną koterię polityczną. Natomiast trzeba zreformować spółki Skarbu Państwa, trzeba zreformować nadzór nad nimi, ale trzeba też wprowadzić ścisłe kryteria kompetencyjne w samych tych spółkach, zupełnie o coś innego oparte. Trzeba się zastanowić, ile my tych spółek rzeczywiście potrzebujemy z powodów bezpieczeństwa, ilu nie, i wprowadzić pewien kod etyczny. To ja wiem, że to jest strasznie ciężko zrobić w prawie, ale ktoś to musi zrobić, że wreszcie musi być przyzwoitość, jeżeli chodzi o zarządzanie wspólnymi pieniędzmi. I tym Orlen to zrobił, bo on jest ich skarbonką. No tak. Tak samo PGNiG i tak samo oni. Przecież dobrze wiecie, że to nie jest jedyny deal, który jest dyskutowany. Oni szukają możliwości kupienia RMF-u, oni szukają możliwości kupienia Rzeczpospolitej, oni szukają możliwości kupienia Dziennika Gazety Prawnej. Z niektórymi im się prawdopodobnie uda, niestety, i mam tu na myśli jedno z tych mediów, wszystko na to wskazuje, że niestety może się udać. Z innymi jest opór, ale też nie wiadomo, jak długo potrwa, dlatego że oni potrafią kusić, oni potrafią zwiększać lukratywność swoich propozycji. Natomiast też pan jest specjalistą w tym zakresie, więc dobrze pan wie, że w tym dealu, który zrobił teraz Orlen z Polską Presę, nie chodziło o te tygodniki, nie chodziło o te gazety, chodziło o big data, chodziło o te portale internetowe, których w pakiecie, zwłaszcza Nasze Miasto.pl, których oni kupili mnóstwo i które dają tak naprawdę pełne profile. Znaczy w Polsce, żeby wygrać wybory, potrzebujesz jakieś, nie wiem, 2 miliony dobrze sprofilowanych danych personalnych. Oni kupili sobie właśnie teraz 5. I to jest core tego biznesu. Oni to dlatego zrobili. PiS robi te wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi na styku nowych mediów, polityki, mikrotargetowania, tych wszystkich narzędzi, których dzisiaj używa cały świat na poziomie wysoko zachodnioeuropejskim i światowym. Oni się w tym wyspecjalizowali i oni to naprawdę umieją robić. Więc oni będą kupowali kolejne narzędzia, które będą im do tego potrzebne. I teraz jest pytanie, co my możemy zrobić, żebyśmy mieli, no ja nie jestem paderewski, żeby kupić Rzeczpospolitą i żebyśmy zrobili z tego obywatelskie medium zabezpieczone od strony obywatelskiej, ale oni się nie zatrzymają, oni dalej będą szli. Pytanie, kiedy im się pieniądze skończą. Ja jestem przede wszystkim wdzięczny, tak? I to proszę przyjąć zapewnienie, że to nie jest dyplomacja z mojej strony, bo ja do dyplomacji jestem średnio zdolny, a poza tym w ogóle wręcz mi tego nie wypada. Znaczy jest pan jedynym z polityków tej rangi, który już po raz drugi przyjął nasze zaproszenie i pan najwyraźniej trwa w tej dziwnej cesze, pomimo wzrostu sondażowej popularności, mam nadzieję, że to panu tak zostanie. Ja patrzę i mówię to w swoim własnym imieniu, ale też w sporej mierze w imieniu Ruchu Obywateli RP, bo my często odbywamy takie programowe debaty. Patrzymy na pański ruch, na ruch Polska 2050 z nadzieją i ona przybiera taką bardzo konkretną formę w tym, że no, kiedy ja wyzywałem Kazimierza Michała Ujazdowskiego do debaty, to dysponowałem umiarkowaną siłą, jak wiemy, i odniosłem porażkę. Do tej debaty nie doszło.
Wierzymy i dlatego wiążemy z Wami nadzieję, że jeżeli Ruch Polska 2050 i Szymon Hołownia wezwie pozostałych trzech liderów polskich partii politycznych do myślenia o wspólnocie w wyborach, o demokracji w kształtowaniu wyborczych koalicji, to ten wasz głos nie będzie mógł zostać łatwo zignorowany. I to się może stać. I z tym się wiążą nasze największe nadzieje wywołane waszą obecnością. Ja bardzo dziękuję za to, że mogliśmy pogadać. Ja też bardzo dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że się udało. Traktuję, proszę być spokojnym o to, że niezależnie od kontekstów, czy tych procent będzie 2 czy 20, będziemy rozmawiać, czy 120, ale to chyba nie w tym, pod tą szerokością geograficzną. Więc będziemy rozmawiać i ja bardzo chętnie zawsze z Wami będę rozmawiał, nie ma z najmniejszego problemu. Chętnie też my będziemy rozmawiali z obywatelami RP, żeby się dowiedzieć, gdzie możemy razem coś, a gdzie nie możemy razem coś, mimo tego, że mamy inne dogmaty, Wasz dogmat jednoliścienny, nasz dogmat może wieloliścienny, ale ekumenizm jest bardzo bliską mi strategią. Małe ad vocem do tego, co Pan powiedział, jeżeli ja wyjdę, to już żebyśmy mieli jasność i powiem teraz, wzywam liderów do tego, żebyśmy razem zrobili listę, to wie Pan, jaka będzie reakcja? Będzie głęboka cisza i ona będzie trwała bardzo długo, dlatego że to jest taki rynek, w którym jeżeli się wychodzi i coś się obwieszcza, to od razu mówią, aha, to Ty masz być liderem opozycji? Gest Kozakiewicza. Więc tego typu ruchy, to tylko na to zwracam uwagę, że punkt dojścia tak, natomiast trzeba to przygotować zupełnie, że tak powiem, gdzie indziej prowadzoną pracą polityczną, żeby nie przestraszyć tych, do których kieruje się wezwanie, bo oni nie są tak prostolinijni jak my. I oni schowają się po to, żeby cię upokorzyć, żebyś to nie ty był liderem. I ja już to widziałem przez tych 12 miesięcy bardzo dużo, Polska jest gdzieś w tle. Trudno, tak to działa, kiedyś to zmienimy. Natomiast myślę, że wy macie... I to też nie jest kokieteria z mojej strony. Wy macie w tym olbrzymią robotę do zrobienia. Gdziekolwiek będziecie, jakkolwiek będziecie się w tym układzie pozycjonować, czy będziecie in, czy będziecie out, czy będziecie na ulicy, czy będziecie w Sejmie, czy będziecie tu, czy będziecie tam, robicie dobry ferment, ludzie myślą, ludziom się chce, ludzie widzą, że jest jakiś punkt odniesienia. Zajęliście ważne miejsce na tej scenie obywatelskiej działalności politycznej, bo to jest działalność polityczna i wiem, że Wam chodzi o dobro Polski, więc każdy ze swoich pozycji, swoimi metodami będzie je teraz, mam nadzieję, robił. Więc dziękuję jeszcze raz za spotkanie i mam nadzieję, że nie jest ostatnie. A ja bym dopowiedział swoje i jeszcze bym być może poprosił o komentarz, dlatego że mnie Pan zafascynował tym, że Pan chyba jest pierwszym liderem politycznym, który mówi, musimy zrobić coś wspólnie dla Polski, musimy zrobić pewien wspólny projekt, musimy odwrócić to, co się w Polsce dzieje najgorszego, a nie policzymy się najpierw, tak? Tego Pan nie mówi bardzo wyraźnie, wręcz przeciwnie, wyciąga Pan rękę do kompromisu, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że liderem opozycji się staje ktoś na skutek jakichś uzgodnień gabinetowych, prawda? Widzieliśmy właśnie, że to nie wyszło, prawda? Tak. Ale liderem opozycji się staje przez to, że ktoś ma odwagę powiedzieć wspólnie, mam program, on jest taki i taki, chcę go realizować. Pełna zgoda i tutaj ja też uważam, że ta figura lidera opozycji, dopóki ona nie zostanie na nowo opowiedziana, to nie ma co w ogóle z nią wyjeżdżać i jej eksplorować, dlatego że to Kaczyński wtedy będzie miał dużo radości z tego. My musimy wyjść z bardzo konkretnym, to musi być nowa opowieść od początku do końca. Natomiast ja nie mówię o tym, że oni boją się, że ja zostanę liderem, tylko że nagle wchodzisz na, przepraszam, powiem to bardzo brutalnie, na obsikane terytorium, tak? I tutaj to nie tak się rozdaje, to nie tak ale, się rozdaje. Ale tak się staje liderem, no. Tak pan mówi, ale oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak, tylko żeby wyjść i ten głos wybrzmiał, jeden z moich doradców, generał Różański, do którego rad się często nie stosuje, jeżeli chodzi o wolność mówienia, czy szybkość mówienia i troskę o kulturę fizyczną i wiele innych, ale z wieloma bardzo się, że tak powiem, zgadzam, z wielkim piewcą tego, że rodzina również w polityce jest najważniejsza, nie w tym sensie, żeby ją uwłaszczać, tylko w tym sensie, żeby się nią opiekować, bo jeżeli nie będziesz dobrym dla bliskich, to nigdy nie będziesz dobrym dla innych. Natomiast generał Różański kiedyś mi, pamiętam, tłumaczył, że mówi, słuchaj, lider to jest ktoś taki, kto milczy, ale jak dolnie, to wtedy klękajcie narody. Tak? I tu nie chodzi nawet o tembr głosu i walenie pięścią w stół, tylko chodzi o to, że jak już wyjdziesz, to nie będziesz mówił, jednoczcie się, jestem liderem opozycji, wszystkich was przygarnę, tylko wyjdziesz z taką konkretną propozycją i z tak konkretnie poukładanym światem, że będzie oczywiste, że jesteś liderem.
To jest ta opowieść, jak wchodzisz do pokoju i mówisz, jestem silny, to wiadomo, że jesteś słaby. Jak wchodzisz i jesteś silny do pokoju, to wszyscy wiedzą, że jesteś silny i to słowo nawet nie pada. To takiego Panie lidera. Szymonie, ja bardzo widzę dużą przestrzeń pomiędzy kabaretem a huntą wojskową, na litość boską. Że pan nam tylko tak jest w tym dużo prawdy. Mam nadzieję, że ten centrowy program pomiędzy kabaretem a huntą wojskową nam się zrealizował. To co? Tym optymistycznym akcentem. Tym optymistycznym akcentem. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panu. Tak, że jak Piotr Niemczyk zmierza do puenty, to znaczy, że mamy jeszcze pół godziny. Ja mam to samo w moich live'ach, że one się kończą około 8 do 9 razy. Jak mam dobry dzień, to około 12, więc no cóż, nie będę cytował Leszka Millera, bo to nie jest miejsce na to. Dzięki serdecznie. Naprawdę super. Wydaje mi się, że wyjdzie nam równie dobrze, jak było ostatnio.